dobry, witam bardzo serdecznie w swoim imieniu i reżysera. I zapraszam Państwa bardzo gorąco na popołudniowe, piątkowe spotkanie. To jest pierwsza dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, że żeby Państwa w piątek nie męczyć, mamy bardzo prostą grę na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania. W mieszkaniu na literę S. Państwo spróbujcie się rozejrzeć po mieszkaniu. Od razu mówię, zapomnijmy o jedzeniu tym razem. Dobrze? Gdybyśmy szukali czegoś do jedzenia, to bym powiedziała, że to jest w kuchni, a szukamy w mieszkaniu. Także zapomnijmy o jedzeniu, żeby Państwu ułatwić sprawę. Proszę się rozejrzeć po mieszkaniu. 200 zł do zabrania za odpowiedź z koperty, a my jedziemy z zasadami. W naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony z naszym studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej szczegółów na 388 telestronie czwórki. Proszę Państwa, wystartowaliśmy. Ostatni program w tym tygodniu. Zapowiada się ponoć przepiękny weekend, także każde pieniądze się przydadzą, bo na pewno będziecie gdzieś spacerować, wędrować, wydawać pieniądze. Więc 200 zł, zagadka na rozgrzewkę i mamy pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Co Pan proponuje? Strop. Dobry pomysł, aczkolwiek nie z koperty, także gramy dalej. Jeśli ktoś myślał o czymś innym, to zapraszam do studia. Mam nadzieję, że za momencik usłyszę kolejny telefon. No, nie mogę Państwu nic powiedzieć na temat tego, co jest w kopercie, no, ale i tak wiemy sporo, bo jest ograniczone pole poszukiwań. Jesteśmy w mieszkaniu i na S. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo o odpowiedź. Halo. Sofa. Słucham. Sofa. Też niestety nie jest to odpowiedź z koperty. Sofa. Dobrze, lecimy dalej. Strop, sofa to są pierwsze dwie odpowiedzi, które Państwu przyszły do głowy, czy też pierwsze rzeczy, które udało się zobaczyć. Jak ktoś zobaczył strop, to sobie wyobrażam, że leży zapewne na sofie może i patrzy sobie w sufit. Wspaniale. Zazdroszczę, ale myślę, że warto wziąć raczej telefon do ręki. Proszę o odpowiedź. Dzień dobry, w końcu mi się udało zadzwonić. Stroik. Stroik. Zapisuję Pana odpowiedź. Stroik. Od kiedy Pan dzwoni? Bo warto dzwonić dopiero jak program się zacznie, a zaczął się dopiero parę minut temu, także chyba to aż tak długo nie zajęło. Także proszę Państwa, powiem szczerze, odpowiedź też interesująca. Stroik. To taki stroik jeszcze świąteczny? No. Warto tam od czasu do czasu uporządkować mieszkanie, pochować te rzeczy, które nie są już tak bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że choinki już zniknęły z mieszkań. Walczymy dalej. Proszę o odpowiedź. Skrytka. Skrytka, dobry pomysł, ale też nie z koperty. Lecimy dalej. Skrytka. Dobrze. Strop, sofa. Ten stroik, który się zasiedział troszkę. I skrytka. 200 zł w dalszym ciągu do wzięcia. Proszę Państwa, idzie nam pięknie. Wiele telefonów już słyszałam, pomimo to, że program się zaczął. Halo, jaką mamy odpowiedź? 200 zł w dalszym ciągu do wzięcia. Proszę Państwa. Słucham? Odpowiedź, jaką by Pan zaproponował? Sypialnia. Bardzo dobra odpowiedź, też niestety nie z koperty jeszcze. Sypialnia, ale proszę bardzo. To za refleks. Udało się szybko wymyślić naprawdę niezłą odpowiedź. W mieszkaniu sypialnia prawie każdym, chyba że ktoś ma bardzo małe mieszkanie. Ale to przynajmniej wtedy jest jakaś część sypialna. Dobra. Czy ktoś ma jeszcze jakąś inną
propozycję. W mieszkaniu na S rozglądamy się. Rozglądamy się. Prawdę mówiąc, ta litera S to nie jest taka popularna. Prosimy o odpowiedź. Sufit. Dobry pomysł, też niestety nie z koperty. Zapisuję pana odpowiedź. Sufit. Proszę państwa, dorzucam stówkę jeszcze do odpowiedzi. 300 zł, bo myślę, że zbliżamy się do szczęśliwego rozwiązania, przynajmniej tej zagadki. W mieszkaniu na S, strop, sofa, stroik, skrytka, sypialnia, sufit. Żadna z tych odpowiedzi nie była prawidłowa, ale przybliżają nas one do zwycięstwa. Proszę o rozwiązanie. Stolik. Też niestety nie z koperty, ale też bardzo dobra odpowiedź. Może bym podpowiedziała w ten sposób. Co? Reżyser mówi, nic nie podpowiadaj, mam lepszy pomysł, ale co? Słuchaj, bo musimy kończyć, wiesz, bo to jest cały czas rozgrzewka, ja już bym chciała... Co? Czyli nie mogę powiedzieć nic więcej. Reżyser nie chce, żebym państwu podpowiadała. Czyli tak jakby zatrzymał ten poziom trudności na dość wysoko. Bo ja jeszcze podpowiedziała to, co chciałam, to pewno by już każdy wiedział. Musicie państwo sobie ułożyć to hasło. Czyli to jest to hasło. To jest to hasło. 9 liter. Dostałam 1500. No nie będę już podpowiadać. Dobrze, no jak nie mogę, to nie będę podpowiadać. No co, no ale już rozgrzewka, no on tu cały czas mówi, że jakbym powiedziała to, co chciałam, to już bym spaliła zagadkę i że wszyscy by wiedzieli, o co chodzi. A no jednak dajmy ludziom troszeczkę pokombinować, pobalczyć, żeby było jakieś wyzwanie. No i dzięki temu też jest więcej pieniędzy, bo 1500 za słowo z koperty. Proszę państwa, no trzeba w tej chwili... Dobra, to ja jeszcze raz tylko powiem te odpowiedzi, które były najlepsze. Skrytka, safe, schowek, jak coś chcemy chować cennego. I 1500, bo tyle powiedziałam wcześniej, no to już chyba nie zepsuję nic, jeśli powtórzę właśnie to, że te były odpowiedzi najlepsze. No i właśnie idziemy jeszcze kawałek dalej, jeszcze coś cennego próbujemy dalej chować. Proszę państwa, kończymy tę zagadkę, dobrze? Ja wiem, że no, gdybym mogła jeszcze coś więcej podpowiedzieć, no to pewno by to było już rozwiązane. No ale reżyser sobie wymyślił, że nie, że jednak jest dużo pieniędzy do wygrania za prostą zagadkę, więc męczcie się państwo. 9 liter i trzeba sobie tutaj to hasło z tych 9 liter ułożyć. Co jest w kopercie? Co jest w kopercie? W mieszkaniu na S tam... Dedukując, doszliśmy do jakiejś tam odpowiedzi. No nie mogę państwu nic więcej powiedzieć, bo teraz sobie sami musicie to hasło po prostu ułożyć. Ale Maciek, no weź, no co, patrz na zegar. No dobrze, no to do 15, proszę państwa, do 15 mamy czas. Jeszcze raz, co to było? Skrytka, safe, chowek, nie, jeszcze coś innego. Gdzie włożysz tam, no nie wiem, jakieś coś takiego drobnego, ale cennego, pierścioneczek, naszyjnik, coś tam. Staromodne słowo, no bo mówię, teraz to każdy pakuje do pudła albo do foliowej torebki. Nie, no coś takiego bardziej ładnego. Kluczykiem. Proszę państwa, mamy niecałe 50 sekund do końca programu. 2500. Kto wypowie słowo na antenie? Uwaga! Kogo usłyszymy? Jeszcze walczymy. Każdy jeszcze ma szansę. Ale możemy jeszcze czekać. Możemy jeszcze. Maciek, jest jeszcze kilkadziesiąt sekund. Do 15 jest jeszcze 30 sekund. No to czekaj, ja nie pokażę odpowiedzi, jak jest jeszcze 30 sekund. Uwaga! No! Śmiało, kto to będzie? Chociaż jeden gracz. Staromodne słowo.
Już, już, już. Ostatnia próba, proszę Państwa, musicie wykręcać. Teraz gwiazdka 7303 albo ze stacjonarnych 704, 304, 303. Uwaga, 15. Jeszcze chwila! Jeszcze chwila, nie wyciągnę. Ja zdążę. Pokażę odpowiedź. Poczekaj. Ktoś trafi. 2500, proszę Państwa, jeszcze nie może zmarnować. Czekaj, czekaj, to jest piątek, do ostatniej chwili, proszę. Sz. I kto, bo jeszcze uwaga, jaka jest odpowiedź? Szkatułka. Brawo, proszę Pana, 2500 dla Pana. Będzie co schować do szkatułki. Dziękuję ślicznie, do widzenia.